Kościół to wspólnota, w której naczelną zasadą powinna być miłość oraz wsparcie okazywane bliźniemu. Niestety coraz częściej wierni zapominają o swoich wartościach wzorowanych na życiu Jezusa. W miniony weekend w świątyni Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji JŚW Jana Pawła II w Toruniu odbyło się nietypowe nabożeństwo. Kościół Rydzyka, tak nazywana jest świątynia Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji JŚW. Jana Pawła II w Toruniu, w której odprawiono mszę w wyjątkowo nietypowej intencji. Sytuacja jest co najmniej zastanawiająca. Kościół w Toruniu pełen był wiernych zebranych w konkretnej intencji. Kościół mający szczególne miejsce w sercu najsłynniejszego polskiego redemptorysty stał się bohaterem mediów, gdyż intencja, w jakiej odprawiono tam w ubiegły weekend msza, jest wyjątkowo nietypowa. Radio Maryja, które jakiś czas temu świętowało swoją 28. rocznicę powstania, a obszerna relacja pojawiła się na kanale na YouTubie, wystosowało na swojej stronie oficjalną notatkę na temat nabożeństwa. Słuchacze katolickiego medium oraz wierni zebrani wokół Tadeusza Rydzyka zdecydowali się na poszukiwania wstawiennictwa i poparcia dla zmiany prawodawstwa u samego Boga Ojca. / Wierni modlili się o zmianę prawa i przepraszali za grzech, uczestnicy nabożeństwa przepraszali nie tylko za grzech TZW. Aborcji. Modlili się też o ustanowienie w Polsce prawa, które uchroni każde nowe życie, napisano na oficjalnej stronie Radia Maryja. Kościół, w którym odbyła się ta msza, na co dzień znajduje się pod opieką ojca Andrzeja Laskosza. Jak podaje Onet, duchowny uważa, iż tylko w czasie pandemii liczba wykonywanych aborcji wzrosła do 50 milionów na całym świecie. Sam ojciec Tadeusz Rydzyk skierował w stronę polskiej prawicy kilka gorzkich słów. Redemptorysta czy samego Jarosława Kaczyńskiego? 2. Nastolatek z płucami jak staruszek. Choroba zniszczyła jego życie. 3. Wątpię, czy tak zwana prawica chce naprawdę tę sprawę posunąć do przodu? Poważnie wątpię, bo to już nie pierwszy raz. Odnoszę wrażenie, że nie ma takiej woli generalnie. Tak to widzę, tak odbieram. I bardzo wielu tak to odbiera. Nie wiem na pewno, jeżeli by chciano to zrobić, to by już dawno to zrobili, powiedział redemptorysta, wyraźnie podkreślając, że nie podoba mu się to, jak w tak ważnej kwestii zachowują się rządzący. Źródło: Onet Wiadomości.